siemano. Głośniej. Jest czwarteczka, podejdź bliżej, wiesz, bo wydawało ci się przywitać. Jest czwartek, siódmy stycznia. W moich planach nie wiem, czy wspominałem komukolwiek, ale za niedługo idę na L4. Będę miał wyciągane śruby z tej nóżki. Nogę miałem rozwaloną, dość konkretnie. No i teraz inaczej mówiąc, jak wrócę z L4, wyciągnę mi śruby, zacznę się bawić w rekonstrukcję tej nogi, ponieważ do końca nie umiem ją zdjąć. Chciałbym mocniej staw skokowy naciągać, mocniej staw skokowy naciągać. Mam to powiedzieć, strasznie mi to przeszkadza, szczególnie na przykład przy przysiadach, bo muszę sobie podkładać ciężar. Lubię, jak tylko mi wyciągną śruby, bo teraz się boję to rozciągać. Już wiele patrzyłem, co robić na naprawę tego stawu skokowego. Może sam nagram filmik, jak ja przez to przechodzę i mam nadzieję, że w końcu będzie taki moment, że te palce dotkną bliżej. Mam nadzieję, że to się wszystko naprawi, bo przeszkadza mi to chociażby przy skakaniu. Dzisiaj zrobię sobie nogi. Porozdzielam się paroma skokami, typowa sparkol. Siłownia, kopalnia formy pozwala mi na takie coś, odkąd co te tutaj będą kostki. Poskaczę sobie, ten kto zna się na parkour będzie wiedział, co to porobię. Tylko parę skoków, tylko po to, żeby rozgrzać kolana. Przejdziemy na przysiady, pokażę wam, jak wyglądają te moje przysiady. Przyznam, że tutaj może być problem z techniką, ale to kwestia tego właśnie, że blokujemy ten staw skokowy. Ratuję się jak mogę, staram się progresować, żeby te nogi jakoś wyglądały, bo kto wie, być może za rok to turystyka dla Sysza. Już sobie tu poskakałem, tak tylko wam pokażę, że można się bawić na tej siłowni, bawić się rozgrzewając, chociaż wszystkie stawy już skręciłem, co dla mnie najważniejsze. Na koniec tylko się porozciągam w treningu. Pokażę wam tylko jeszcze, jak robię live'a. Nie będzie tu jakiegoś dalekiej odległości, ponieważ powiem wszystko przyszedłem na siłownię i nie mam zamiaru tutaj hardkorzy spopisywać czy cokolwiek, ale rozgrzeję się czymś dynamicznym, więc pokażę wam tylko mniej więcej, co robię. Teraz co mam powiedzieć? Będzie 80, będzie 100 i będzie 120. To 120 na wiele razy nie będzie chyba na raz. Nie mam tak silnych nóg, na jakie powiedzmy, że wyglądają. Prawda jest taka, że ćwiczę nogi od roku. Wcześniej ich nie trenowałem, bo wyznawałem taką zasadę. Przyznam, że jak teraz tak popatrzę, to zabawną, że ćwiczę parkour, to po co ćwiczyć nogi, nie? To co na siłowni mogę sobie ćwiczyć tylko górę, a ćwicząc parkour ten. I nie chciałem za bardzo też kwasić tych nóg, żeby były przemęczone. Dobra, nieważne, podeszło. Przysiady tu pod ziemi. Technikę możecie sami oceniać. Wiem, że to tak, tu będzie tak samo jak w martwym. No. Jak jeszcze nawet napisał jeden z chłopów na YouTube, mi napisał, że będzie pewnie podobna sytuacja. Tu może być problem u mnie. Jest na pewno, że jak wrócę z L4, to się tym wszystkim zajmę. Pewnie cofnę, odejmę sobie 20-30 kg. Tak było w przypadku martwym. Jak brałem 140, to teraz jak zacząłem odkładać na ziemię, no to zatrzymałem się na 120. No bo to już resztę te wyżej ciężary to już jest nie bardzo, więc uczymy się techniki. Podchodzę do tego, że ciężar sam przyjdzie. Więc najważniejsza technika, ale teraz ten miesiąc jeszcze będę zbierał informacje. Dopóki mi nie wyciągną tych śrub, nie będę robił żadnych jakichś nowych, nie wiem, trików, nie wiem jak to nazwać. Dobra, pokażę wam, jak wygląda na 80, a później pokażę wam, jak to wygląda na 120. Tam będzie bodajże raz.
Także nie przemęczam się jeszcze, ponieważ zostawiam siły na setę, na 120. I tam będę targał jak najwięcej powtórzeń. No? Zrobimy sobie cropping. Aktualnie, tak, nie wiem czy wspominałem o tym filmiku, ale aktualnie odkąd jestem na wyżce kalorycznej, interesuje mnie tylko jak najwyższe rekordy. Chcesz tu coś dodać? Tak. A się zmęczyłem. Niech ta ostrość się złapie. A teraz powiem coś ludziom, co jeszcze mnie bardzo bawi. Czasami na tą siłownię przychodzą ludzie tacy, albo jeszcze więksi. I, bo to jest nowa otwarta siłownia i to jest dla nich nowość. Bardzo ich boli, że uchwyty tutaj są grube. Pewnie filmik nie odda tej jakości. No. I teraz taki człowiek, który podnosił wieczność 42, ma bardzo duży problem, bo dla niego taki gruby uchwyt, no nie umie utrzymać 42 w ręce. Ja zaś wychodzę z takiego założenia, że jeżeli czegoś nie potrafię dźwignąć, utrzymać w ręce, to tego nie dźwigam. Nie używam żadnych pasków. Nie używam pasów, po prostu wolę robić więcej powtórzeń. No nie licząc tego przysiadu, który widzieliście na 2 i tak przyznam się, już powoli mi się krzywił kręgosłup, dlatego prędko nie podejdę do 120, zatrzymam się na 110. No bo coś tam ważne jest dla mnie zdrowie. No i co, to tyle co miałem powiedzieć. A teraz ćwiczenie dla tych, co nie wiedzą za bardzo, co robić na mięśnie łydek. Które mi się mocno podoba, bo przyznam, że sam w sumie nie wiem jak nałożyć na to ciężary, żeby robić mniej powtórzeń, ale po 20 powtórzeniu ładnie mi już golenie piechą. Uczucie podobne jak wchodzenie pod górkę, to same. Ćwiczenie wygląda mniej więcej tak, robić na te nóżki. Pochylamy się do przodu i podnosimy jak najbliższe palce. Dobra, w sumie nie wiem czemu o tym nie pomyślałem, ale jest rozwiązanie jak sprawić, żeby te ćwiczenie było cięższe. Co jest wiadome, jak coś łatwo idzie na dwie ręce czy dwie nogi, no to najlepiej robić to na jednej nodze lub jednej ręce, nie? No ja jestem chyba za gruby i ja mam problem w tym, żeby robić to na jednej nodze, bo dla mnie to jest opór i naprawdę na dwóch nogach wystarczająco mnie męczy, a moja kobieta jest chyba niezniszczalna. Co nie? Więc ona bez problemu robi na jednej nodze.